Maurycy mruknął przez sen. Noc nie zapowiadała się na przyjemną i lekką. Deszcz zacinał z ciemnego nieba, sprawiając, że grupa paru osób z klatkami na wozach zmuszona była pełznąć przez błotnisty trakt. Chlupot błota pod drewnianymi kołami butami ludzi mieszał się, tworząc odgłosy, jakby mieszankę odgłosów, które przypominały jakoby ruchy potwora z bagien czy innego monstrum. W klatkach siedzieli niewolnicy. Krasnolet został wciśnięty w kąt i przygnieciony ramionami współwięźniów. Maurycy pierwszy raz w życiu dał się tak podejść. Parę dni temu wpadł w pułapkę i dopiero 6 silnych jak byki dryblasów zdołało go powalić. Nie wiedział, gdzie jechał i po co. Był osłabiony, nie miał nic przy sobie. Mruknął przekleństwo i zapadł w niespokojny sen. Wóz toczył się dalej, ale krasnolud nie mógł przecież wiedzieć, że traktem nadjeżdżali jego wybawcy. Ale i ci nie mieli zbyt dobrych zamiarów. Na północy i wschodzie pojawiły się ciemne lasy i bory, odstraszające swą dzikością i niedostępnością. Na zachodzie wydawałoby się, iż widać światło jakiejś małej wsi wśród bezkresnych pól. Łowcy niewolników nie zwracali jednak na to uwagi. Uważnie wysłuchiwali cichego, przerażonego głosu zwiadowcy, wysłanego wcześniej na wschód. Maurycy miał ich wszystkich głęboko w życiu. Liczył na cud, ale w gruncie rzeczy powoli żegnał się już z wolnością. Do jego uszu dotarł jednak głos jednego z łowców. Straż Królewska? Jadą już tu, na kolbakach, panie! Odkrzyknął drugi. Maurycy natychmiast się obudził, dalej udając, że z tyłu ma związane nadgarstki. Usłyszał galop paru wierzchowców, zbliżający się coraz bliżej, coraz bliżej. Łowcy nie mieli szans, by schować się w rowach wraz z wozami. Krasnolud sprawdził szybko, czy dwa pręty klatki są tak samo poluzowane jak zawsze. Były. To była jego jedyna szansa na wolność, ale nie mógł jej spieprzyć. Łowcy wyszli naprzód, ostrożnie chwytając za lekkie kusze. Postacie na koniach zbliżyły się już całkiem, a dowódca uniósł dłoń w obronnym geście. Nie lękajcie się! Z rozkazu jego wysokości hrabiego Paulanera przybyliśmy tu po jednego więźnia. Chcemy tylko krasnoluda, którego ponoć wieziecie ze sobą. Wasz hrabia nie ma na tych ziemiach władzy. Krasnolud jest nasz i za niego najwięcej mamy dostać. Stawiacie się, kmioty bezczelne? Przyprowadzić mi go tu związanego! Raz, dwa! I wtedy łowcy, słysząc cichy gwizd, unieśli swe kusze, celując do konnych. Jak historia potoczy się dalej? W którym kierunku uda się Maurycy i co tam według was napotka? Ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Zakładam, że u każdego z was w głowie powstaje właśnie własny scenariusz. Przelejcie myśli do komentarza poniżej i spróbujcie się zmieścić w 500 znakach, czyli w jednym komentarzu. I pamiętajcie, to ma być zarys pomysłu, a nie cała historia. Czekam na wasze odpowiedzi, dziękuję wam za przeglądanie. Z tej strony był Esu i pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć!